Słyszę bardzo dobrze. Słuchajcie, my myśleliśmy, że te wielkie przyrządy to są tylko rekwizyty. Jak możecie zobaczyć, nie, to naprawdę się tutaj wszystko dzieje. Gar jest tak ogromny, że tutaj sił do mieszania potrzebujemy trochę. Widzę panów, którzy się dzisiaj tym bigosem dla nas zajmują. Jest kilku, główny kucharz rzeczywiście cały czas tutaj jak w prawdziwej, gorącej kuchni. Wydaje masę redyspozycji. Proszę pana, jesteśmy, witamy. No jesteśmy, no nareszcie. Co się stało od samego rana, żeby tutaj przybyć. Żar bije, jest gorąco, czy już jedzonko jest gotowe? Tak, jest gotowe. Właśnie tutaj przedstawiciel województwa lubuskiego robi ostatni miąższ. Czyli miąższ. W każdym bądź razie miąższa w miąższu. I dolaliśmy wina. Tylko były to wina lubuskie, żeby nie było tam, że wyrwane z kontekstu. Nie te wina, wina lubuskie. I tutaj dajemy teraz w gaz razem z bigosem. Z bigosową też. Moi drodzy, w takim razie my tutaj się przyjrzymy temu wielkiemu garkowi. Słuchajcie, tak jak wspominaliśmy, tych porcji jest kilka tysięcy. Więc nie dziwi mnie ta kolejka, która jeżeli byśmy się tak odwrócili, zrobili sobie taki slalomik wzrokiem, to słuchajcie, ta kolejka biegnie na sam dół, więc rzeczywiście tych osób już jest tutaj w kolejce kilkaset, ale to oznacza, że jeszcze kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób może się tutaj do nas dobić. Słuchajcie, zobaczymy, wbiłam się panu tutaj w zdjęcia, ale to nic, nie dziwię się, że każdy chciałby mieć zdjęcie przy tym wielkim garze, bo słuchajcie, to jest rzeczywiście niewiarygodna atrakcja. Tutaj widzę butelki, a przepraszam, a jakie pyszne wino nam tutaj pan zaserwował, proszę powiedzieć? Winnica Trojan. Wino czerwone. Wino czerwone z winnicy Trojan, słuchajcie, czyli rzeczywiście możemy tych smaków spróbować w naprawdę... O, tutaj się na nas już kapusta leci, czyli możemy spróbować nie tylko rzeczywiście napojów, ale i... Czy ja dostanę? Nie dostanę. Ale i naszych pysznych smakołyków alkoholowych. Tak jak ustaliliśmy, to wino potem wyparuje, więc możemy prowadzić, jest bezpiecznie. Ale czy rzeczywiście ten smak winny jest wyczuwalny w takich potrawach? Myślę, że na taką ilość to nie bardzo, bo jednak tu jest zbyt duża ilość, ale przy mniejszej ilości na pewno by było. Czyli słuchajcie, czyli jest to dla nas instrukcja po prostu, jeżeli chcemy sami sobie taki bigos pyszny przygotować, zapraszamy tutaj podpatrzeć, jak robią to eksperci, ale na wielkiej skali. Tu jest strefa Kowala, domyślam się, że w żargonie bigosowym oznacza to, że jest gorąco i może być niebezpiecznie, bo rzeczywiście ta chochla wygląda jak taki wielki młot. Teraz widzę, że tutaj kucharz, jeżeli nie widzicie, a domyślam się, że jest ciężko zobaczyć ten gar, ponieważ tutaj tłumy się wokół niego zebrały, to ja wam pokróciutce opowiem. Tutaj panowie przelewają z tego ogromnego gara bigos do innych równie wielkich garów, tak żeby było nam łatwiej rozdawać, bo zobaczcie, pierwsze talerze już wychodzą. Może uda nam się tam przebić do strefy wydawania. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Czy pierwsze bigosy już poszły w tłum? Czy są już pierwsi zadowoleni? Podejrzyjmy, słuchajcie, nie jest łatwo. Tutaj słyszę, że od 2 godzin niektórzy czekali. Wcale mnie to nie dziwi. Ja tak naprawdę, gdyby nie to, że latałam z Państwem i poznawałam całą naszą strefę i cały nasz piknik, to też bym sobie w tej kolejce tutaj już miejsce zabukowała, bo nie ukrywam, myśleliśmy z Michałem, że dostaniemy symbolicznie, wiecie, chociaż jedną miseczkę za ten cały nasz trud i wyczekiwanie od rana, ale niestety, kto stoi w kolejce, ten jest pierwszy. Tutaj już widzę, pierwsze panie zyskały, a teraz... O, słuchajcie, czyli to nie tylko są kucharze, są także pomocnice. Bardzo mi się to podoba, ale ja sobie tutaj spróbuję zobaczyć, dlaczego ten tłum jest taki ogromny. Więc jeżeli, przepraszam bardzo, mogłabym zapytać, wiem, że panie czekają, proszę powiedzieć, jak długo panie czekają? German or English? German, English? Ok, also wie lange warten Sie für diese Gericht? 1 minute. Okay, also es ist nicht so lange. Nein, wir sind gerade vorbeigekommen und haben uns erklären lassen, was es ist und wollten einfach nur mal schauen, ja? Ganz das ist unsere traditionelle polnische Gericht, also ich hoffe, dass es wird gut sein. Widzicie, panie miały farta, przyszły do naszej kolejki minuta, dwie tak naprawdę, już zaraz dostaną bigos, więc oznacza to, że tych porcji naprawdę jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, to jest też świetny przykład tego, że ta kultura, nasza polska kultura, nie tylko zachodniopomorska, nie tylko lubuska, dociera do innych narodowości, więc cieszę się, że udało nam się tutaj w tą kolejkę wbić.
Zobaczmy, czy już pierwsze dania są wydawane. Słuchajcie, te porcje też nie są takie małe. Przyznam szczerze, że myślałam, że po prostu będą to symboliczne, malutkie kubeczki, ale rzeczywiście tym można się tutaj po prostu najeść. Nie ukrywam, że mnie to cieszy, bo tak jak Wam mówiłam, bigos i jedzenie to jest coś, co ja naprawdę lubię. Drodzy panowie, a czy liczymy, ile wydajemy? Czy pan liczy, ile pan wydaje? Nie. Czyli po prostu wydajemy... Na tyle nie potrafię liczyć. Czyli będziemy tak dużo wydawać, tak? A proszę powiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć w tym garze oprócz kapusty? Co jest w takim bigosie? No, na pewno dziczyzna, boczek i przede wszystkim wino, bo to jest bigos na winie. Co się szefowi pod rękę na winie, to wrzucił do tego garu. Słuchajcie, czyli klasycznie, jeżeli chcecie zobaczyć, co się nawinęło pod rękę, pod to winne tutaj nasze jedzenie, musicie po prostu przyjść i sami się o tym przekonać. Ja tak sobie zaglądawszy do tego gara, chociaż przyznaję Wam, tu jest naprawdę gorąco. Z tego bije żar gara, z tego bije żar garka numer 2 i z tego bije żar tłumu, który rzeczywiście po prostu na to jedzonko od rana czekał. Ja tutaj jeszcze chyba widzę grzybki suszone, mam nadzieję, bo to jest coś, co sama uwielbiam i dużo pysznych przypraw. O tych przyprawach się tylko domyślam, bo po prostu ten zapach do nas dolatuje, ale słuchajcie, przyznam szczerze, że zastanawiam się, czy tutaj po prostu się nie wepchać w tą kolejkę. Wiem, że to nie za dobrze wygląda, już to robiłam w strefie food trucków, ale chyba taki jeden testowy, próbny talerzyk dostaniemy. Zaraz spytamy się kucharza głównego. Proszę pana, korzystając z tego, że chwilowo ręka wolna cały dzień gotowała, cały dzień mieszała i jak, udało się? Korzystając z tego, to chciałbym babcię pozdrowić, a w ogóle chyba się udało, bo jak widzicie, jestem zaszokowany. Wiecie, że kolejka schodzi tam aż do Odry. Ja to sfilmowałem, bo mogą wnuki, które już będą jadły tylko coś w paście albo stópki, bo takie czasy. Więc niech wiedzą, jak za dobrym, naturalnym żarciem ustawiały się kolejki w XXI wieku. No cóż, tradycyjne pyszne jadło to i tradycyjne kolejkowe oczekiwanie, nie ma co. Proszę powiedzieć, bo tutaj próbowałam panów podpytać, ale trochę mnie zbyli winnym żartem, czyli oprócz kiełbaski i wina, co jeszcze w takim bigosie się znajduje? Żeberka, golonka. No to są rzeczy, tak jak 2 dodać 2 równa się 17, to musi to być. Bo oj, przepraszam. A, dobrze, nie, bo to jest rejwach, to jest po prostu, idziemy na ilość. Jak w prawdziwej kuchni, no musi się dziać, musi być gorąco. Wydajemy około 800 do 1000 porcji na godzinę, także wiecie, to nie ma żartów, to jest po prostu taśmociąg. Tutaj to żarty się skończyły, kiedy zaczyna się wydawanie bigosu w Szczecinie na pikniku nad Odrą. No powiem Wam, że gdybym była trochę lepsza z matematyki, teraz bym zabłysnęła i powiedziała Wam, ojej, to jest aż tyle porcji na minutę, ale tu się tyle dzieje, że liczyć nie będę, natomiast sama zaraz na pewno spróbuję. Proszę powiedzieć, a czy kiedykolwiek zdarzyło się w historii, bo widzę, kolejka jest ogromna, że nasze danie, które rozdajemy, się skończyło? Nie, jeszcze skończyło się przed czasem? Nie, nie było takiej sytuacji. Ono się kończy... Pamiętam, że zupa rybna skończyła nam się o 21, ale generalnie tak się kończą, że 20, 21 i w zasadzie to już tak sobie to pływa już powoli, jarmark się kończy i my ostatnią porcję wydajemy, jesteśmy szczęśliwi i udajemy się w kierunku najbliższej restauracji. Super, czyli słuchajcie, niech Was wcale nie zwodzi ten ogromny tłum, ta kolejka, skoro dostaliśmy informację od samego źródła, że tych porcji powinno starczyć jeszcze do około 20-21, to nie poddawajcie się, zapraszamy, warto się w tą kolejkę ustawić, bo zobaczcie, tutaj tych osób rzeczywiście wydających w tym momencie jest 8, jeżeli dobrze liczę, 8, 16 dłoni, czyli 16 porcji w sekundę praktycznie wydajemy, zatem jeżeli macie ochotę spróbować, koniecznie musicie to zrobić. Widzę, że kolejka wcale się nie zmniejsza, ale niech Was wcale to nie zniechęca, bo leci naprawdę szybko. Nie mogę się doczekać, przyznam szczerze, aż odłożę ten mikrofon i sama go spróbuję.